Dwie kolizje złożyły się w karambol na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Armii Krajowej. Uszkodzonych zostało 5 aut, w tym policyjne BMW. W stojącym pojeździe znajdowali się funkcjonariusze. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Suwałkach na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego, Armii Krajowej, Pileckiego. Policjanci oczywiście natychmiast pojechali na miejsce. Z ich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Toyotą Corolla na skrzyżowaniu z ulic Pułaskiego Armii Krajowej, wykonując manewr skrętu w lewo, czyli w Armii Krajowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu ulicą Pułaskiego w kierunku centrum miasta Jeepowi, w wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. I na zdarzenie to policjanci przyjechali właśnie nieoznakowanym radiowozem BMW. I teraz tak, Jeep stał na prawym pasie ruchu ulicy Pułaskiego, natomiast radiowóz obsługujący zdarzenie stał na włączonych światłach błyskowych i około godziny 15 został uderzony przez Opla Corsę, który jadąc ulicą Pułaskiego i też skręcając w lewo w Armii Krajowej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu dla prawidłowo jadącego lewym pasem ruchu ulicą Pułaskiego w kierunku centrum miasta BMW, bo to dwa BMW brały udział, w wyniku czego Opel siłą odrzucenia uderzył w nieoznakowany radiowóz zabezpieczający wcześniejsze zdarzenia. Wszyscy kierujący trzeźwi. Dla sprawców obu tych zdarzeń drogowych zostały zatrzymane uprawnienia do kierowania. W ocenie mundurowych sprawcy obu kolizji rażąco naruszyli obowiązujące przepisy na prawidłowo oznakowanym skrzyżowaniu.